Cześć, Łukasz Rybski, Polonia 1920. Zapraszam na taki odcinek, nagranie specjalne poświęcone transferowi wypożyczeniu Franciszka Majewskiego do Stali Rzeszów. No, trzeba przyznać, że prezes kanclerz zdziwił, zaskoczył nie tylko mnie, ale większość kibiców bydgoskiej Polonii, ponieważ w tym momencie Polonia zostaje z dwoma jurami. Z Franciszkiem Karczewskim i z Oliwierem Buszkiewiczem. Franek Majewski został wypożyczony do drużyny Stali Rzeszów do końca tego sezonu z możliwością przedłużenia na kolejne 3 lata, czyli do sezonu 2027. Stal Rzeszów troszeczkę popłynęła w swoim oświadczeniu, gdyż na grafice wypożyczenie 2024-2027 Franek Majewski. Witaj. Natomiast Polonia, Abramczyk Polonia Bydgoszcz odniosła się do tego troszeczkę inaczej. Czyli wypożyczenie z opcją przedłużenia. No to jest zasadnicza różnica. No właśnie, w pierwszej chwili posypały się gromy na kierownictwo Polonii, bo co w przypadku kontuzji, co w przypadku jakiegoś nieszczęśliwego wypadku któregokolwiek z naszych zawodników. Szczególnie mowa tu o juniorach. No właśnie, co wtedy? Nie mamy tak naprawdę kim jechać. No pozostaje nam Hubert Gąsior jedynie, gdzie z całym szacunkiem nie gwarantuje on wysokich zdobyczy punktowych. I tak się wydawało przez jeden dzień, gdyż następnego dnia Hubert Gąsior został wypożyczony do pilskiej Polonii. Ale Hubert Gąsior będzie startował bodajże tylko w DMPJ-ach, dlatego no, to jest pół biedy, jeszcze się upewnijmy, czy to, aby na pewno Hubert Gąsior. Tam też Pilska Polonia ogłosiła, no na plakacie tego nie było, natomiast Pilska Polonia ogłosiła wprost, że wita Huberta Gąsiora. No ale właśnie, Polonia została bez juniorów. Bez juniorów, a to znaczy, że możemy mieć problemy. Tak czy nie? Na chłopski rozum tak. Natomiast tak się dowiedzieliśmy za pośrednictwem magazynu Kolegium Żużlowe na platformie Kanal Plus online czy na YouTubie. Jest jakaś umowa dżentelmeńska, niepisana, że w przypadku, kiedy odpukać Polonia będzie potrzebowała zawodnika, to Stal Rzeszów wypożyczy nam innego juniora. Troszeczkę to zawiłe. Troszeczkę to takie, można powiedzieć, no ciekawe, no ale nie praktykowane do tej pory. Ale powiem szczerze, uspokoiło mnie to. Ta informacja mnie uspokoiła, bo tak naprawdę, zobaczmy, Franek Majewski nie dostawał wielu okazji do jazdy. Pojechał jeden bieg, niezaliczony zresztą, w Rzeszowie z meczu ze Stalą. To był ostatni bieg, który nie był dany do wyniku. Tam uderzył w bandę, na szczęście nic młodemu zawodnikowi się nie stało. No i dostał bieg w Poznaniu, gdzie w Poznaniu wyjechał nawet na trzeciej pozycji, ale no ten pierwszy łuk źle rozegrany już na przeciwległej prostej był czwarty, musiał składać mocno, hamował tak naprawdę, żeby nie wpaść w zawodnika gospodarzy. I na tym występy Franka Majewskiego się skończyły tak naprawdę. Ja zresztą, część osób mnie zna, też z różnych forów internetowych, czy też komentarzy pod postami klubowymi. Ja byłem człowiekiem o krótkim lądzie. To znaczy, szybko te emocje wybuchały. Komentowałem, co mi sina na język przyniosła. A to nie zawsze było mądre i dobre. Ja się do tego przyznaję. Tego wolę sobie, nawet jeżeli jakieś emocje mną targają, z czymś się nie zgadzam, staram się przeczekać, przespać z tym, przemyśleć, jak to
mawia klasyk, przepuścić przez umysł, no i wyciągnąć wnioski. Ja uważam, że to ten ruch nie musi być wcale zły. Mamy dwóch juniorów, którzy są zdecydowanie lepsi od Franka Majewskiego obecnie. Są juniorzy, którzy regularnie wygrywają biegi juniorskie, szczególnie na sportowej. Są juniorzy, którzy potrafią wygrać biegi z seniorami. Oliwier Buszkiewicz już w ogóle jest przekozak. Chociaż w ostatnim meczu Franek Karczewski zdobył więcej punktów, no to show, które prezentuje Oliwier, to jest to, na co przychodzą kibice. Franek Majewski jest bardzo młodym zawodnikiem. On ma jeszcze dużo przed sobą. I jemu też zależy na jeździe. W bydgoskiej Polonii w warunkach ligowych by jej nie dostawał. No bo zobaczmy na kasus Orła Łódź. Orzeł Łódź. Sześciu zawodników na pięć miejsc. Wymyślili sobie, że najsłabszy będzie pauzował. No i co się stało? Dopóki sprawa z Oskarem Polisem nie została wyjaśniona, Orzeł okupował ostatnie miejsce w tabeli. Totalny syf tam był. Po pierwszym meczu Luke Becker miał być odesłany na ławkę rezerwowych. Ich lider. No. Od kiedy poukładali te sprawy? Nie ma tematu. Orzeł Łódź wygrywa mecze. Na cztery ostatnie mecze wygrał trzy. Zdobył nawet bonus w spotkaniu ze Stalą Rzeszów, która wygrała 18 punktami pierwsze spotkanie. No, można? Można. I no właśnie, w drużynach, gdzie jest duża konkurencja, aż za duża, to nie jest dobre. Zobaczmy Bartka Nowaka, jak fajnie się wprowadził do zespołu właśnie Orła Łódź. Kapitalnie, Bartek ma za sobą już na rozkładzie Nikiego Pedersena. I tamte biegi juniorskie bardzo często wygrywa. Jeżeli nie, to jest drugi. Także to jest dla jego rozwoju duży, duży plus. I mam nadzieję, że tak samo będzie z Frankiem Majewskim. To jest młody zawodnik, tak jak mówiłem, powtórzę to. I dla niego jest bardzo ważne, aby jak najwięcej jeździł. Jeździł, jeszcze raz jeździł. Nie tylko do MPJ-ty. Na DMPJ-tach jest jeszcze w Bydgoszczy, w barwach Polonii. Natomiast w lidze będzie reprezentował Stal Rzeszów. I w ten sposób przygotowujemy sobie żużlowca, szlifujemy go do przyszłych sezonów. Oczywiście w kolejce czekają młody Maroszek, Emil Maroszek, Adaś Putkowski, Max Pawełczak. Także ten narybek jest. Mieszko Muduł jeszcze z młodszych zawodników. Także ten narybek jest. Franek Majewski fajnie. Cały czas my mamy kartę zawodnika i to jest najważniejsze. To nie jest transfer, to jest wypożyczenie. No i tak jak wspomniałem, plus, że w tej sytuacji, że w razie czego odpukać się drugi raz, będziemy mieli wsparcie w juniorach rzeszowskich. Czy lepszy niż Franek Majewski? Ciężko powiedzieć. Nie oszukujmy się, no to nie, teraz nie dostaniemy zawodnika na poziomie Karczewskiego czy Buszkiewicza. No, takich zawodników już nie ma na rynku. Także ja Frankowi życzę, Majewskiemu, wszystkiego dobrego, niech się rozwija. A naszym zawodnikom, naszym polonistom bezkolizyjnej jazdy. Swoją drogą ciekawe, kto pod numerem 16 będzie w meczach Polonii występował. Hubert Gosior. Zobaczymy. Wszystkiego dobrego. Łukasz Lipski, Polonia 1920. Zaglądajcie naszą stronę internetową www.p1920.pl, a partnerem kanału jest Speedway Manager, prawdopodobnie najlepszy menadżer żużlowy online. Pozdrawiam.